Gmina Wrocław szykuje pozew sądowy w sprawie portalu Wrocław 2012. Opozycja chce odwołać przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. I podchorążowie wojskowych wyższych uczelni na międzynarodowych mistrzostwach we Wrocławiu. Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na informację telewizji dolnośląskiej. Gmina Wrocław szykuje pozew sądowy przeciwko firmie Dynamikon w sprawie prowadzenia i finansowania portalu Wrocław 2012. Przed sądem miasto będzie chciało odzyskać 500 000 zł, bo właśnie z taką wypłatą ma zalegać Dynamikon. Także przed sądem zwaśnione strony będą walczyć o miliony złotych za straty poniesione w czasie organizacji dwóch imprez na stadionie. Portal Wrocław 2012 jeszcze działa, ale jego zawartość jest już niedostępna. Finansowanie portalu może być kolejną odsłoną sporu pomiędzy gminą Wrocław a firmą Dynamikon, bo to właśnie we współudziale miasta, spółki Wrocław 2012 i Dynamikomu portal powstał. Paweł Czuma, rzecznik prezydenta Wrocławia, zapowiada, że miasto już szykuje pozew do sądu. Spółka Dynamikon zobowiązywała się do zwrotu w wyniku działalności komercyjnej wszystkich środków, które dostawała od miasta w ten czy inny sposób na prowadzenie tego portalu. Już na wakacjach było wiadomo, że nie wypełnią tej umowy. Z 2 000 000 zł, które do tej pory miasto przekazało na działalność portalu, Dynamikon z reklam spłacił jedynie 1,5 miliona. I to przed sądem miasto chce odzyskać brakujące 500 tysięcy. No niestety okazuje się, że prawie wszędzie, gdzie ruszyć jakiekolwiek relacje z tą spółką, siłą rzeczy na końcu okazuje się, że ta działalność niewiele miała wspólnego z tym, co zakładała umowa. To może być już drugi spór sądowy na linii gmina Wrocław-Dynamikon. Tydzień temu Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał firmie Dynamikon zwrot 8 000 000 zł za straty poniesione przy organizacji dwóch imprez na stadionie. Jeśli jednak firma prezesa Tomasza Góralskiego odwoła się od tej decyzji, obie strony czeka długa batalia sądowa i wzajemne roszczenia o grube miliony. Wracamy do tematu wrocławskiego koktajl baru Witaminka z 40-letnią tradycją. W ubiegły czwartek informowaliśmy o tym, że jego właściciele mimo starań o przedłużenie umowy najmu otrzymali informację od miejskich urzędników, że po 28 listopada muszą lokal opuścić. We wtorek odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Nie będzie przedłużenia umowy najmu dla koktajl baru Witaminka na wrocławskim rynku. Tak wynika ze spotkania, do jakiego doszło we wtorek w Zarządzie Zasobu Komunalnego z przedstawicielami gminy Wrocław i prowadzącymi lokal. Pan dyrektor Paś jest, tak zrozumiałam, od odebrania kluczy tylko, a ma odgórne zalecenie, że lokal idzie na przetarg, pomimo że Urząd Miasta wyszedł z propozycją do mnie i zaproponował 3-letnią umowę. Jeszcze wiosną panie Irena i Teresa prowadzące Witaminkę miały nadzieję, że umowę najmu uda się przedłużyć. Tak wynikało z pisma, jakie otrzymały od wiceprezydenta Wrocławia. Przystąpiono do negocjacji stawek. Do spotkania doszło raz i mimo różnic w proponowanych stawkach czynszu prowadzące lokal były gotowe podpisać umowę na warunkach proponowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. Jesteśmy gotowe. Przemyślałam, zrobiłam biznesplan nowy. Polikwidowałam etaty różne, typu kierowcy od towaru, będziemy same wozić. No i wyszło na to, że no ale pan dzisiaj powiedział, że nie. My zajmujemy się negocjacjami cenowymi i to my odpowiadamy za to, w jaki sposób i w jakim trybie i za jakie pieniądze te lokale są wynajmowane. I my jako Zarząd Zasobu Komunalnego podjęliśmy rozmowy na temat ceny. Ta różnica, rozbieżność dotycząca propozycji cenowych była dość znaczna. Dlatego urzędnicy postanowili ogłosić przetarg na najem lokalu, do którego panie mogą również się zgłosić. Choć może sami urzędnicy sentyment do koktajl baru, który jest znany w mieście od lat 60. mają, to jednak, jak mówią, muszą kierować się literą prawa. Na to pytanie, czy nam żal, czy nie żal, nie odpowiem, a powiem, że musimy działać w imię litery prawa i w interesie gminy, na rzecz której pracujemy. Zdaniem prawnika kluczowym dokumentem w tej sprawie jest protokół rozbieżności, pismo, które panie Irena i Teresa podpisały podczas negocjacji w sprawie ustalania stawek czynszu. To był dokument, który kończył wzajemne negocjacje i ponieważ strony, właściciel lokalu, czyli gmina Wrocław i najemca, nie porozumieli się ostatecznie co do wysokości czynszu
na następny okres dzierżawy. W związku z tym właściciel rozwiązał tą umowę, wypowiedział i miał do tego prawo. Podpisaliśmy z tym, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez komisję, bo komisja zaproponowała 10%, myśmy zaproponowali 5%, o czym komisja stwierdziła, że oni nie są kompetentni w tej sprawie i proszę pisać do pani dyrektor. Co teraz stanie się z witaminką? Nie wiadomo, ale gdyby przyszło do likwidacji, byłaby to olbrzymia strata, mówią pracownicy. To są tradycje, koktajl bar od 40 lat, to są tradycje, które podtrzymujemy. Nadal mamy kremy sułtańskie, kawę mrożoną, co klienci sobie bardzo chwalą, nie tylko z Wrocławia, ale z całej Polski. Wycieczki przyjeżdżają. Do 28 listopada najmujące lokal mają czas na złożenie wniosku do Zarządu Zasobu Komunalnego w sprawie przedłużenia terminu opuszczenia lokalu. Czy panie staną do przetargu jako potencjalne najemczynie i kiedy zostanie on ogłoszony? Jeszcze nie wiadomo. Jeżeli panie, jak mówią, zostały wprowadzone w błąd, to pozostaje im dochodzenie swoich racji na drodze sądowej. Prawnicy mówią jedno, umowa najmu jest jedną z najsłabszych w kodeksie cywilnym. Najemca ma płacić i tyle. Szkoda tylko, że w tym przypadku urzędnicy nie doceniają historii witaminki. A tak swoją drogą to ciekawe, co na to wrocławianie, którzy znają witaminkę od 40 lat. Zmieniamy temat. Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni opozycji będą chcieli odwołać przewodniczącego Rady Jacka Ossowskiego. Bez wsparcia ze strony prezydenckiego klubu będzie to jednak niemożliwe, bo w Radzie Miejskiej większość ma klub Rafała Dudkiewicza. W czwartek podczas tajnego głosowania 36 radnych miejskich Wrocławia zdecyduje o przyszłości przewodniczącego Rady Jacka Ossowskiego. Sam zainteresowany już zapowiedział, że na czas głosowania opuści salę. Nie będę w nim uczestniczył, ponieważ będzie to dotyczyło mojej osoby. Ja z wieloma tymi osobami, wieloma radnymi mam kontakty także poza radą. Są to często kontakty prywatne i przyjacielskie. W związku z tym swoją obecnością nie chciałbym wpływać na sposób głosowania, sposób oddawania głosu. Pod wnioskiem o odwołanie Jacka Ossowskiego podpisało się 17 radnych PO PiS, jeden radny niezrzeszony. Domagają się dymisji po tym, jak miesiąc temu Jacek Ossowski odrzucił wniosek PO o zwołanie sesji nadzwyczajnej i nie dopuścił do publicznej konfrontacji prezydenta Rafała Dudkiewicza z odwołanym wiceprezydentem Michałem Janickim. Taka sytuacja, która podważyła nasze jakieś fundamentalne zaufanie do przewodniczącego jako osoby, która reprezentuje wszystkich radnych. Wniosek radnych opozycji Jacek Ossowski traktuje jako atak polityczny. Bieram jako formę gry politycznej, jako swego rodzaju manewr, który ma pokazać, iż radni ci są niezadowoleni z faktu, iż nie przyjąłem wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, który był sporządzony w sposób nieprawidłowy. W żadnym wypadku nie jest to atak polityczny. No, ja traktuję to przede wszystkim jako głos rozsądku. Piotr Babiarz z PiS wie, jaka jest arytmetyka w Radzie Miejskiej. Wie, że do odwołania Jacka Ossowskiego potrzeba przynajmniej dwóch głosów radnych prezydenckiego klubu. A mimo to wierzy, że się uda. Przypomnę, że głosowanie jest głosowaniem tajnym. Wszystko się może zdarzyć. Ale tak naprawdę to chodziło nam przede wszystkim o to, aby pokazać obywatelom Wrocławia, że źle się dzieje w Radzie, że Rada jest sterowana ręcznie. Żadnych rozmów z radnymi prezydenckiego klubu nie było, to wersja oficjalna. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że radni spotykali się i rozmawiali. I tak przez cały miesiąc. My w sposób naturalny spotykamy się ze sobą na korytarzu, na komisjach i też gdzieniegdzie te rozmowy tego dotykają. Natomiast to są trudne rozmowy. One są trudne i dla nas i trudne dla naszych koleżanek i kolegów z klubu Rafała Dudkiewicza, bo mówię, ja odnoszę takie wrażenie, że spora część nie czuje się komfortowo po tym, co się stało. Sądny dzień dla Jacka Ossowskiego w czwartek. Ostatnim odwołanym przewodniczącym Rady była Barbara Zdrojewska. W 2009 roku to właśnie byłą szefową klubu PO zastąpił Jacek Ossowski. Dolnośląscy uczniowie otrzymali stypendia w ramach projektu Zdolny Śląsk. Program stypendialny trwa od 12 lat. Łącznie nagrodzono 800 najzdolniejszych uczniów i sportowców z Dolnego Śląska. Katarzyna od 2,5 roku ćwiczy lekkoatletykę. Biega po kilka godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Mieszka w Kudowie, a trenuje w Czechach. Jest wicemistrzynią tego kraju. Dziś była jedną z 54 stypendystek projektu Zdolny Śląsk. Wstaję o 7, kończę szkołę o 15, szybko jem obiad, jadę na trening, wracam 18, 19, no i zaczynam się uczyć, no bo trzeba pogodzić jedno z drugim. Wyrzeczenia są takie, że no zero życia towarzyskiego.
Nie tylko w sporcie, aby wygrywać, trzeba wielu lat ćwiczeń i treningów. Jakub regularnie wygrywa olimpiady matematyczne. Od kilku lat uczęszcza na dodatkowe zajęcia. Za swoje sukcesy został stypendystą programu Zdolny Śląsk. No tak z godzinę dziennie przynajmniej. Na kółka różne chodzę i do różnych projektów w szkole, co są, biorę udziały i dodatkowe jakieś zajęcia matematyki. Sukcesy Jakuba nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie jego nauczycielki. Także to poza godzinami pracy. Na przykład za własne pieniądze kupuję książki takie, które mogą pomóc w przygotowaniu. Korzystamy z internetu i no, musi być, tak jak jeszcze raz podkreślam, praca ucznia. We wtorek uczniowie i młodzi sportowcy w ramach projektu Zdolny Śląsk otrzymali stypendia w wysokości od 2 do 3 tysięcy złotych. To wyróżnienia za ich wieloletnią ciężką pracę. Mam zamiar przeznaczyć je na rozwój mojej kariery sportowej, ale również na naukę, różne korepetycje i inne pomoce. Projekt Zdolny Śląsk trwa od 12 lat. Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski i Fundacja Edukacji Międzynarodowej. Milion złotych można wygrać w zakładach Lotto, ale można go też dostać, tak jak Uniwersytet Wrocławski. W tym przypadku do tego potrzebny był najlepszy program studiów. Milion złotych. Taką dotację otrzyma od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wniosek Instytutu Politologii znalazł się wśród 62 nagrodzonych projektów dydaktycznych. Uzyskaliśmy dotację podmiotową, czyli uzyskaliśmy milion złotych dla naszej jednostki, dla Instytutu Politologii, na podnoszenie jakości kształcenia, na wprowadzanie dla studentów nowych przedmiotów, nowych specjalności, na rozwijanie kontaktów z interesariuszami, czyli z całym otoczeniem. Dotacja ma być także wykorzystana na rozwijanie kontaktów z absolwentami Instytutu Politologii oraz na organizowanie praktyk i projektów badań studenckich. To założenia programowe projektu kształcenia. A na czym to będzie polegało w praktyce? Na wdrożeniu dobrych programów kształcenia, zgodnych z nowymi zasadami, czyli z krajowymi ramami kwalifikacji. Nam udało się jako Wydziałowi Nauk Społecznych, jako jednemu z dwóch wydziałów na Uniwersytecie, z tymi ramami kwalifikacji zdążyć. I to jest świetny prognostyk moim zdaniem na przyszłość dla nas. Co kryje się pod terminem krajowe ramy kwalifikacji? Docelowo mamy zbliżyć się do wyznaczników, które wskazane są w strategii bolońskiej, a mówiąc językiem prostszym, po prostu ma nastąpić większa konwergencja, upodobnienie tych systemów kształcenia w Unii Europejskiej. I tutaj taką podstawową przesłanką, jedną z podstawowych przesłanek KRK jest to, żeby studenci mieli możliwość swobodnego kształtowania czy realizacji swoich zainteresowań. To oznacza jedno, mniej przedmiotów obowiązkowych, więcej przedmiotów do wyboru. Student będzie miał w ten sposób większą możliwość dostosowania tego, czego uczy się na uczelni, do potrzeb rynku pracy. Dodatkowym plusem przyznanej dotacji jest nieograniczony czas jej realizacji. W konkursie nie było oznaczonego wyraźnie terminu, ale my oczywiście mamy swój harmonogram. Jak na razie ten harmonogram dotyczy okresu 4 lat, no ale być może będzie on weryfikowany w zależności od potrzeb. We Wrocławiu poza politologią milionem złotych nagrodzone zostały kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Białoruś to jedyny kraj w Europie, w którym wykonywana jest kara śmierci, jej zniesienia, a także przestrzegania praw człowieka w białoruskich więzieniach, domagano się we Wrocławiu. Zasłonięte oczy, związane ręce i krzesło na środku Świdnickiej. W taki sposób Amnesty International zwraca uwagę na łamanie praw człowieka w białoruskich więzieniach. Reżim Aleksandra Łukaszenki ich zdaniem karze opozycjonistów politycznych wieloletnim więzieniem. Te osoby nie nawoływały ani nie używały przemocy w swojej działalności, czyli prowadziły działalność polityczną i jakąś tam społeczną, pokojową. I tylko i wyłącznie za to są przetrzymywane w więzieniach i dlatego są uznawane przez Amnesty International za więźniów sumienia. Domagamy się ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia. Pani Tatiana jest Białorusinką. 4 lata temu skazano ją na 20 dni aresztu i 2 lata ograniczenia wolności za organizację manifestacji dla przedsiębiorców. Wyrzucono ją także z uczelni. Musiała wyjechać z kraju. Sama byłam więźniem sumienia. Wiem, jak to bardzo ważne. Kiedy ktoś wspiera, zbiera jakieś podpisy, jakieś petycje się wysyła, to działa. Jak więcej osób jednak się zbierze.
Przedstawiciele Amnesty International domagają się także zniesienia wykonywania kary śmierci przez białoruski wymiar sprawiedliwości. W tej sprawie zbierano podpisy. Jest ona wykonywana w wyjątkowo taki okrutny sposób, to znaczy strzałem w tył głowy i to w taki sposób, że skazany nie wie, kiedy ta egzekucja nastąpi. Zebrane we wtorek podpisy zostaną wysłane do kancelarii prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Po raz pierwszy w Polsce w międzynarodowej obsadzie rywalizowały ze sobą wojskowe uczelnie. Jak przystało na żołnierzy, nie chodziło o teorię, ale praktykę, na przykład strzelanie. Odległość do celu 100 metrów, 5 stanowisk. Na nich podchorążowie, w tym obowiązkowo jedna kobieta. Są drużyną. Każdy z nich ma do oddania 10 strzałów z karabinka Beryl. To jedna z konkurencji międzynarodowych mistrzostw uczelni wojskowych. Pierwszych takich zawodów w Polsce. Pomysł narodził się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych w Wrocławiu, tutaj właśnie, gdzie odbywają się zawody. Chcieliśmy poprzez współzawodnictwo rozwijać nasze kontakty międzynarodowe, no a do tego oczywiście wyłonić mistrzów uczelni wojskowych na arenie międzynarodowej. Pierwszą drużyną, która stanęła na strzelnicy, była Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z Dęblina. Dwóch zawodników uzyskało bardzo dobry wynik, 92 na 100 możliwych punktów. Ale w tej rywalizacji nie liczył się wynik indywidualny, ale drużynowy i dodatkowo coś jeszcze. Ważne jest również, żeby się zaprezentować z dobrej strony, nie tylko sportowej, ale również takiej kultury osobistej i obycia. Oprócz strzelania drużyny rywalizowały w biegu przełajowym i musiały pokonać tor przeszkód – wodny. Chcieliśmy pokazać tak naprawdę różnorodność konkurencji wojskowych. Takie konkurencje, które wymagają od zawodników bardzo dużej wytrzymałości, bardzo dużej odporności, również tej psychicznej, ponieważ to wysiłek fizyczny często przy konkurencjach, te, które są rozgrywane, wiąże się z obciążeniem psychicznym. W pierwszych mistrzostwach uczelni wojskowych uczestniczyło 7 drużyn, 4 z Polski i 3 zagraniczne, z Niemiec, Ukrainy i Słowacji. Jesteśmy bardzo radzi, że przyszli ku wam do Polski. Jesteśmy zadowoleni, że przyjechaliśmy do Polski na zawody. Podobne mamy u siebie na Słowacji. Fajnie jest postrzelać z waszej broni, z takiego pistoletu jak Beryl. Ciekawie było na biegu i fajny był tor przeszkód. Było interesująco. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która była organizatorem zawodów, chce, żeby były one cykliczne i odbywały się zawsze w listopadzie. Teatr Polski we Wrocławiu pracuje na najwyższych obrotach. Dowodem na to jest już trzecia premiera w ciągu 3 miesięcy. Wystawili już w tym sezonie nowe przedstawienia w oparciu o dzieła Szekspira, Larsa Norena, a teraz sięgnęli bardzo głęboko, bo aż do Sofoklesa w oparciu o jego dramat. Aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu przygotowują najnowszą premierę zatytułowaną Filoktet. Zadaniem głównym statutowym teatru jest robienie przedstawień. W ten sposób myślimy o publiczności, to jest coś bardzo istotnego. W ten sposób kreujemy jakąś rzeczywistość artystyczną. Z jednej strony, z drugą też rozmawiamy z naszą publicznością. Opowieść o Filoktecie jest częścią mitu wojny trojańskiej. Filoktet był łucznikiem, którego Grecy, szykujący się do wojny z Trojanami, pozostawili na bezludnej wyspie po tym, gdy został ranny. Po 9 latach okazało się, że Troję uda się zdobyć, ale do tego potrzebny jest Filoktet. Publiczność przecież tego tekstu nie zna. Po raz pierwszy to robimy w Polsce, to jest prapremiera polska. I myślę, że warto na to spojrzeć także z perspektywy politycznej, bo ten tekst oprócz aspektów moralnych, które podejmuje, jest tak naprawdę pytaniem o sens uprawianej polityki dzisiaj. Prapremiera Filokteta odbędzie się już w najbliższy piątek 30 listopada na scenie na Świebockim. Początek godzina 19. I to była ostatnia informacja, kolejna w środę rano. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.